Bielsko-Biała, Chorzów, Katowice, Sosnowiec, Zabrze, Lubliniec, Rybnik, a także Wodzisław Śląski. To miasta, w których dziś odbył się niemy protest. Nasz protest dzisiaj miał polegać na wywieszeniu banerów przedstawiających naszą sytuację przed każdą siedzibą ZUS. Zgłosiło się bardzo dużo miast. Miał być bez zgromadzenia, mieliśmy tylko postawić to, dlatego że mamy małe dzieci, część z nas leży w szpitalu na porodówkach, część z nas jest na L4 w ciąży. Chcieliśmy zwrócić uwagę mediów, rządu, żeby w końcu wziął sprawy i nam pomógł po prostu. Matki, które czują się niesprawiedliwie traktowane przez ZUS, wstrzęły protest przeciwko nękaniu ich. Protestujemy przeciw działaniom ZUS-u, które wstrzymują nam świadczenia, przeciągają kontrolę, zostawiają matki świeżo po porodzie lub w ciąży bez środków do życia, bez możliwości podjęcia pracy. Uprzykrzają po prostu nam życie i nękają nas. Według strajkujących nawet małe przewinienie skutkuje utratą świadczeń i kobiety zostają bez środków do życia. Nie mają żadnych skrupułów i wiedzą, jaką jesteśmy grupą społeczną, jaka to jest ważna rola dla kobiety, zostanie matką. No i wiedzą, że jesteśmy najsłabsze, tak? No bo jednak ze szpitala czy też z noworodkiem na rękach nie jesteśmy w stanie za dużo zrobić, a jedyne co możemy robić to odwoływać się do sądu i walczyć w sądach o nasze prawa. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych statystyki wcale jednak nie wskazują na duży problem. W 2019 roku w pierwszym półroczu wydaliśmy 765 decyzji zmieniających tytuł do ubezpieczeń społecznych. To jest 16% wszystkich decyzji, a te 765 decyzji dotyczyło osób prowadzących działalność gospodarczą, więc ta skala nie jest taka duża, o jakiej się mówi, wręcz można powiedzieć, że jest mała. Jak dodaje rzecznik prasowy ZUS, ich obowiązkiem jest sprawdzenie, by nie dochodziło do nadużyć. ZUS ma prawo do kontroli i wydawania świadczeń zgodnie z przyjętymi normami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontroli i weryfikacji tytułu do ubezpieczeń społecznych, jak również prawa do świadczeń. Ja dodam tylko, że zakład wypłaca rocznie około 250 miliardów złotych różnego rodzaju świadczeń, w tym około 13 miliardów złotych świadczeń związanych z chorobą i 9 miliardów złotych związanych z zasiłkiem macierzyńskim, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Argumentem dla ubezpieczenia jest prowadzenie działalności w sposób ciągły i rzeczywisty. Jak zapewnia pani rzecznik, jeśli ktoś prowadzi działalność tak jak trzeba, nie ma się czego obawiać.